środa to dla nas taki ekspresowy dzień. Właśnie pędzimy z Agatką na zajęcia. Idziemy na piechotę. Nie jest najpiękniejsza pogoda, ale najważniejsze, że jesteśmy w ruchu. Ja wtedy nie czuję w ogóle tego, że jest zimno. Młoda opatulona kocem, siedzi sobie w wygodnym wózku, także też wątpię, żeby jej było zimno. No i tak jak wam powiedziałam, środa to jest nasz taki intensywny dzień. Mamy co robić, od rana się dużo dzieje. Także zabieram was dzisiaj ze sobą na tą szaloną podróż. No, możesz wziąć długi. Trzymaj. Zobacz. Nie, nie chcę. Dla mnie to mama, widziałaś to? Jeśli wałeczek sobie wziąć, czy wiesz? Pieczesz, super. Mam chwilę dla siebie. Młoda jest teraz na takiej adaptacji. Najpierw jesteśmy na zajęciach, a potem ona jest na takich zajęciach adaptacyjnych, gdzie właśnie jest możliwość, żeby rodzice wyszli. Więc wyszłam. A co? I idę, słuchajcie, do Lumpeksu. Pomyślałam sobie, że dawno nie byłam... dawno w ogóle tak nie spędzałam wolnego czasu. Zazwyczaj jak udaje mi się wyjść, to idę sobie na kawkę, albo biorę laptopa i pracuję. A dzisiaj poprzeglądamy sobie ciuszki. Także zapraszam was na trochę grzebania po wieszakach i jakichś fajnych ciuszkach. A nuż może coś się ciekawego znajdzie i będę mogła wam pokazać jakieś fajne lumpeksowe zdobycze. Wychodzę z całą wielką torbą ciuchów. Słuchajcie, miałam takie szczęście. Dzisiaj było 4 zł. 4 zł za kilogram. Także, Boże, nie 4 zł za kilogram, 4 zł za sztukę. Co ja gadam? Kupiłam Andrzejowi chyba z 5 koszul, Agatce jakieś sukienki, sobie też z 2-3 koszule. Teraz to wyprać, przymierzyć i cieszyć się nowymi ciuchami. To od którego chcesz zacząć? Od tego. Od tego, no. Ja będę kiedyś, a ja mogę wygrać. Możesz. Tego nie ma. Szukamy siódemki, tak? Tu jest siódemka. O, kość. Kość dla pieska. To co? Czas na czekoladkę, a jak zjemy czekoladkę, to zaniesiemy kość do naszego zabawkowego pieska. To dam tacie. A my poszukamy teraz czekoladki dzisiejszej. To musisz pociągnąć. O, gdzie tu nie ma? Jest piesek, ale nie ma czekoladki. Pewnie tutaj gdzieś wpadła. Czekaj, mama jej poszuka. Agatki, czekoladka odnaleziona. Czas na moją. O, patrz, czapka Mikołaja. Super, masz czapkę Mikołaja. A co jest u mamy dzisiaj? Co dostała? Pokaż. Wydaje mi się, że to jest Mikołaj. To nie jest, ale tak. Albo to jest aniołek. Twoja kolejka. Tak, mama znalazła aniołka. Co dostałeś? Pokaż nam. Orzechowego. Co dostałeś? Jakąś orzechową czekoladkę.
pozostałeś. No to co? Zabieramy się za jedzonko. Smacznego. Nie wiedzieć kiedy, ale nagle zrobiło się ciemno. I jest już popołudnie. Wróciłyśmy do domu, mała poszła na drzemkę. Ja nie ukrywam, że też się położyłam na godzinę. Potem miałam konsultację i teraz jedziemy. Słuchajcie, zabieram was na trening. Jest trochę mroźno, ale myślę, że za jakieś pół godzinki już zupełnie nie będę tego odczuwała. Także chodźcie, jedziemy na siłownię. Kupiłeś badań? Nie, a ostatnio go pozytowałam? Nie. Co kupiłeś badań. Dzień dobry, jak się czujesz? Dobrze, tak bardzo mi się dzisiaj nie chciało tu przyjść, okej. Ale nie cieszysz się na nadchodzący trening? Porozmawiamy o tym po treningu. Czekamy właśnie na Kamilę i zaczynamy. Myślę, że za 5 minut już wejdziemy na salę i zaczniemy ćwiczyć. I od razu się lepiej poczujemy. Tak w skali od 0 do 10, jak bardzo ci się nie chciało wyjść z domu? Naprawdę. Szczera jesteś. U nas na siłowni już święta. Wejście na salę jest w towarzystwie Mikołaja i bałwana. Wygląda jakbyśmy tutaj odpoczywały raczej. Fajnie odpoczywały. Ale poległyśmy. To handlo, słuchajcie. Dobra. Po pierwsze, tą chyteleczką chciałem wrócić, tak? Góra, kuchnika, dołu. Idziemy, wychodzimy. Żegnamy się z Mikołajem. Trzymaj się, Mikołaj. Żegnamy się z bałwanem. Piąteczka. Żyjemy, prawda? Przeżyłyśmy. Lalfo. Żegnamy się z dziewczynami. Pa, dziewczyny! I wracamy tu w piątek. A co to za przystojniaczek sobie tutaj odpoczywa? Oczy pełne nadziei, że ktoś mu zaproponuje rzecz na S. Jaką jest spacer? No, widzicie to? Niedługo będzie. Pancio cię weźmie na wieczorny spacerek. Niedługo będzie, myszko. Na to was serdecznie pozdrawiam. Wiem, że ma tutaj swoje fanki. O, noga wyciągnięta. Chyba mi dobrze. Natuś, jak ci minął dzień? Ty żyjesz życiem, którego ci zazdrościmy. O, muszę ci to powiedzieć. Po prostu... 3 spacerki w ciągu dnia, Michał pełna, a poza tym to chłopak albo się bawi, a głównie to śpi. I to najchętniej na kanapie, o, lecą kłaki. Albo na pancie poduszce, prawda? Prawda. Nie ściemniaj, że tak nie jest. Potem poduszka pięknie pachnie szalonym kundelkiem. Dajcie znać, czy też macie pupile, które lubią spać na waszych rzeczach. Na to jeszcze się lubi kłaść na kocach, które są takie, wiecie, porozwalane. I jeszcze jakbyście położyli pranie świeże na kanapie, to też się chętnie położy. Ja już jestem w domu, za nami intensywny dzień. Środa to w ogóle jeden z bardziej intensywnych dni tygodnia, ponieważ od samego rana dużo się dzieje. Dużo chodzimy, dużo jest takich naszych środowych punktów do zaliczenia właśnie przez zajęcia młodej, potem przez spotkanie u dzieci, wracamy szybko do domu, jest drzemka, potem miałam trochę pracy. No i jak widzieliście, zwieńczone jest to treningiem na siłowni. Jednym w ogóle z moich ulubionych treningów, zajęcia środowe z Kamilą, to chyba moje ulubione zajęcia na przestrzeni całego tygodnia. No i co, ja już szykuję się na szybki prysznic relaksujący, przyda mi się, nie powiem, że nie, bo dzisiaj intensywnie ćwiczyłam. Potem zabieram się za kolację i będzie to raczej owsianka. W domu wszystkie znaki mi mówią, że powinna to być owsianka, bo po pierwsze mam ochotę na coś słodkiego, po drugie jest skyr w lodówce, a po trzecie na lodówce czekają banany i są już bardzo dojrzałe, czyli w mojej ulubionej formie. Także wleci kolacja na słodko. Jeszcze nie dekorowaliśmy domu na święta. Na pewno zrobimy to z wami. No ale ktoś odważny musi zejść na dół, czyli do piwnicy
i wyciągnąć karton z ozdobami. Myślę, że będzie to Andrzej. No i wtedy sobie razem przyozdobimy dom świątecznie. Ja już czuję święta w powietrzu, słyszę je w radiu, widzę je dookoła, jak wychodzę na miasto, no ale czas przyozdobić mieszkanie, także myślę, że kwestia kilku dni i zobaczycie, jak nasze mieszkanko się zmienia w takie bardziej grudniowo-świąteczne. A tymczasem idę szykować kolację, idę się myć, no i zabieramy się za wieczorną rutynę, dlatego już kończę. Dziękuję Wam, że dzisiaj byliście z nami, no i do zobaczenia jutro.